Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Lab AVIT. Dzisiaj na warsztat bierzemy monitor NEC Multisync E274FL. Dlaczego jest wyjątkowy? Zaraz się przekonacie. No to co, sprawdźmy, co mamy w pudełku. Ok, no więc po otwarciu pudełka naszym moczom ukazuje się podstawka pod monitor. Mamy tutaj, oczywiście, instrukcje i potrzebne dokumenty, okablowanie, w tym przewód DisplayPort. Przewód zasilania, e, uchwyt do kabli oraz przewód USB-C. No to zobaczmy, jak monitor wygląda w całej okazałości. Jak widzicie, my dostaliśmy wersję monitora w kolorze czarnym, natomiast jest też dostępna wersja w kolorze białym. I ten monitor mogę sobie w płaszczyznach bez problemu przesuwać. Odchylę go troszeczkę. Jestem w stanie go obrócić do takiej pozycji. Oczywiście też w drugą stronę. Także, zarówno pionowo, jak i poziomo, ten monitor może Wam służyć. Ten model ma odświeżony design względem poprzedniej wersji. Wciąż mamy do czynienia z wąskimi ramkami. W zasadzie jest tutaj tylko logo marki NEC i nic poza tym. Konstrukcja jest bardzo prosta, tak idealnie wpasowująca się w sznyt biurowej pracy bez względu na to, czy właśnie jest w kolorze czarnym, czy w kolorze białym. Także uniwersalne rozwiązanie, jeśli chodzi o zastosowanie biurowe. Sprawdźmy teraz, co mieści się po drugiej stronie monitora, bo to w tym wszystkim jest kluczowe. Z tyłu urządzenia znajdziecie fizyczny włącznik po prawej stronie, a także szereg portów. Port LAN, port USB, port USB-C, port HDMI, port DisplayPort, gniazdo słuchawkowe i gniazdo zasilania. Jeśli chodzi o wyświetlanie, w monitorze zastosowano matrycę o rozdzielczości 1920x1080 pikseli, a także technologię Low Blue Light i stałoprądowe sterowanie jasnością. Ale dlaczego ten monitor jest wyjątkowy? Z jednej, ale bardzo znacznej przyczyny. Po raz pierwszy w historii serii E od Sharpnek łączy ze sobą funkcję monitora oraz stacji dokującej. Dzieje się tak m.in. dzięki portowi USB-C, które pracuje, z mocą 65 W, co umożliwia nam nie tylko ładowanie komputera, ale także podłączenie do niego z użyciem monitora, np. sieci internetowej, czy też myszki, klawiatury z użyciem pozostałych portów. Jak widzicie pojawiły się przede mną myszka i klawiatura oraz kabel Ethernet, ponieważ w tym monitorze mamy gniazdo LAN o przepustowości 1 gigabita. Podłączę te urządzenia oraz przewód Ethernet i monitor stanie się w ten sposób stacją dokującą. Gotowe? Za chwileczkę podłączymy laptopa jednym przewodem USB-C i tylko tyle wystarczy, aby korzystać zarówno z myszki, jak i z klawiatury, jak i z połączenia internetowego. Teraz podłączę dołączony do monitora przewód USB-C, aby umożliwić połączenie z laptopem. No i pora na odrobinę magii, bo tak jak mówiłem wcześniej, mam tu klawiaturę, myszkę, mam przewód LAN. Plontaninę kabli i dużą przede wszystkim ilość tych kabli, które musiałbym codziennie rano przychodząc do pracy podłączać do laptopa. A tymczasem pozostaje mi podłączyć tylko jeden przewód USB-C, który połączy te wszystkie urządzenia z moim laptopem. No i zobaczcie, wybieram gniazdo USB-C i dosłownie w ułamku kilku sekund cały obraz, który widzę na monitorze laptopa, przenosi się na wyświetlacz. Monitora, i oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, mogę korzystać dzięki temu z myszy. Mogę wprowadzić tekst na klawiaturze. Oprócz tego, komputer ma połączenie z internetem, a także się ładuje. I to wszystko dzięki jednemu połączeniu przez przewód USB-C. Jeżeli okaże się, że laptop nie zadziała wam z monitorem w systemie plug and play, możliwe, że będziecie musieli wejść w ustawienia monitora. On w tym momencie jest w trybie standby. Wybudzam go włącznikiem, który jest też joystickiem do sterowania po menu ustawień tego monitora i płynnie przejeżdżam do opcji funkcja USB i wybieram opcję włącz, zatwierdzam ją i już w tym momencie monitor ma włączoną funkcję USB, więc będziecie mogli go podłączyć właśnie z użyciem przewodu USB-C. Może zdarzyć się sytuacja, że kiedy podepniecie już monitor z użyciem przewodu USB-C, bo włączyliście wcześniej te funkcje, dalej nieaktywna będzie funkcja LAN przez USB, ale tak samo prosto jak poprzednią włączycie ją właśnie z poziomu menu. Wystarczy przejść do odpowiedniego poziomu opcji, odnaleźć pozycję USB LAN i w łatwy sposób ją włączyć. Zatwierdzamy Zmiany i już po chwili nasze połączenie internetowe z użyciem stacji dokującej w monitorze zacznie działać tak jak zresztą widzicie. Podsumowując, monitor NEC E274FL to bardzo ciekawa konstrukcja i ciekawe rozwiązanie dla przestrzeni biurowych. Świetnie wpasuje się ze względu na uniwersalny design i dwie wersje kolorystyczne. Oprócz tego, a w zasadzie przede wszystkim, łączy w sobie dwa urządzenia, czyli monitor oraz stację dokującą, która zabezpieczy nas przed plątaniną kabli, przed niewygodnym korzystaniem z laptopa, który codziennie podpinamy przychodząc do biura. Tutaj zastosowano przewód USB-C, który naładuje nam laptopa, który zapewni połączenie internetowe, a także możliwość połączenia myszki, klawiatury czy innych urządzeń, korzystając z wbudowanych w monitor portów. Oczywiście monitor spełnia wszystkie standardy, a zatem ma y, możliwość zamontowania go z, przy pomocy technologii Vesa. Posiada też regulację wysokości, którą Wam wcześniej pokazywałem. Możemy poruszać go w górę i w dół, zmienić jego orientację, pochylić czy obrócić. Sama matryca to matryca VA, która ma jasność 250 nitów. Dodatkowo to rozwiązanie, ten produkt jest atrakcyjny cenowo, dlatego może być jednym z najlepszych wyborów w swojej klasie.